Piotrze, Janie, idźcie i przygotujcie nam paschę do spożycia. Dobrze. Człowieku, dobry człowieku, poczekaj chwilę. Coś się stało? Nauczyciel nasz mówi, mój czas jest bliski. U ciebie będę spożywał paschę z moimi uczniami. Chodźcie za mną. Umiłowani, gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Panie, zadość w naszych sercach, że możemy tu być, że możemy z Tobą świętować. Owoc ziemi jest w tym roku wyjątkowo obfity. O tak, niech będzie Bóg uwielbiony za te wszystkie dary. Jakże wspaniały był Twój wjazd do Jerozolimy. Jaka radość wśród ludu. Zastanawia tylko Twoje oblicze. Jakby zatroskane, bez entuzjazmu. Tyle już chodzimy z Tobą, Panie, a wciąż tak wiele z Twojej nauki jest dla nas niezrozumiałe. Proszę Cię, objaśnij raz jeszcze przypowieść z drzewem figowym. Jakich znaków mamy się spodziewać, kiedy to nastąpi? Ja również nie pojmuję, a nadto czuję trwogę po słowach Twoich o prześladowaniu. Kim jest Duch Święty, który nas pouczy w owym czasie? Nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie został zburzony, jak ta piękna i ogromna świątynia, zbudowana przez naszych przodków, miałaby zostać zburzona. Tak ogromna mądrość kryje się za tym wszystkim. Panie, daj nam mądrość serca, abyśmy mogli to pojąć i przyjąć. Prawdy te są oczywiste. Ale niech może wyjaśnią wam to ci, którzy chcą zasiadać po prawicy i lewicy naszego Pana. Kogo masz na myśli? Ci wiedzą, o kim mówię. Ich mądrość najwidoczniej nie pochodzi z tego świata, skoro potrafią to pojąć. Nic dziwnego, że chcą być pierwsi spośród nas. To nie miejsce i czas na takie rozmowy. Radujmy się i cieszmy świętem i uwielbiajmy Boga, że nas zgromadził przy jednym stole. No proszę, proszę, odezwał się ten, który chce być zawsze ostatni. Czy nie potraficie jednej wieczerzy wytrzymać bez sporów? Nawet w czasie święta wasze serca chcecie karmić złością. Ja również chciałbym zasiadać u Twego boku. Panie, czymże Jan i Piotr zasłużyli sobie, by tak blisko być przy Tobie? Kto w końcu jest większy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? A to nie ten, kto służy? Panie, po co nam to robisz? Nie jesteśmy jeszcze gotowi? Panie, nie! Ty nigdy nie będziesz mi nóg umywał! Teraz jeszcze tego nie rozumiesz, ale później to pojmiesz. Panie, nie pozwolę ci na to! Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Z
Skoro tak, to umyj mi nie tylko nogi, ale i ręce i głowę. Ten, kto się wykąpał, ten nie potrzebuje jeszcze raz się myć, chyba za wyjątkiem nóg, gdyż cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Ale jeżeli ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Dałem wam przykład. Szczęśliwi będziecie dopiero wtedy, gdy będziecie to spełniać. To jest moje ciało. Bierzcie i pożywajcie. A to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Panie, nie! Rabbi, kto z nas, twoich uczniów umiłowanych, mógłby zrobić coś takiego? O kim on mówi? Filipie, nie znam nikogo spośród nas, kto mógłby coś takiego zrobić. Chyba nie ja, panie. Panie, o kim mówisz? To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i dam mu.
Co masz czynić, czyń prędzej. Bracia, co oznacza ten gest? Co oznacza te słowa? Czy brakuje nam czego przy tym stole? Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi do świąt. Nie trzeba niczego więcej. Powtórz, panie, co masz na myśli? Teraz skazałeś zdrajcę? To któryś z nas? Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka spostrzegasz me zamysły i wszystkie drogi są ci znane. Ty duszę moją znasz do głębi, nie byłem dla ciebie tajemnicą. Kiedy w ukryciu nabierałem kształtu, utkany we wnętrzu ziemi. Jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale powiadam wam. Dokąd ja idę, wy teraz pójść nie możecie. Panie, co ty mówisz? Dlaczego nie mogę iść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Chcesz za mnie oddać swoje życie? Uroczyście zapewniam cię. Zanim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie zaprzesz. Niech wasze serca nie będą przepełnione lękiem. W domu mego ojca jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Nie lękajcie się. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście byli ze mną u Ojca. A znacie drogę, dokąd idę? Panie, dokąd idziesz? Nie mamy pojęcia, jaką drogą kroczysz. Skąd więc mamy ją znać? Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeśli poznaliście mnie, poznaliście również i Ojca mego. Wy zresztą już go znacie i widzieliście go. Panie, pokaż nam Ojca. Niczego więcej nam nie trzeba. Filipie, jeszcze mnie nie poznałeś, mimo że tak długo jestem z wami. Dlaczego prosisz, pokaż nam Ojca? Czyżbyś nie wierzył, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Wierzcie mi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jeśli nie możecie w to uwierzyć, wierzcie chociaż ze względu na dzieła. Uroczyście was zapewniam. Każdy, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, a nawet i większe od tych, bo ja idę do Ojca. O cokolwiek prosić będziecie w moje imię, ja to spełnię.
błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Bowiem oni na własność posiądą ziemię. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. To, co się do mnie odnosi, dobiega kresu. Przez ciało Twoje posilą, człowiek zawierzą niebiosą. Zdążywszy wielki Twojem, idziemy pełnić Twą wolę. Przez ciało Twoje posilą, bracia, moja dusza jest śmiertelnie smutna. Panie, czyżby owładnął cię strach? To znaczy, że jesteśmy w niebezpieczeństwie? Coś nam zagraża? Może schowajmy się? Ile jeszcze udźwigniesz? Co z twoim posłannictwem? Czy podołasz swej misji? Jak ci pomóc? Jak towarzyszyć? Jak ci ulżyć, Panie? Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez torby, bez trzosa i bez sandałów? To teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda płaszcz i kupi miecz. Albowiem to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dobiega kresu. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Lecz niech się stanie, jak Ty chcesz, nie ja. Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych przodków i pełen chwały. Imię Twoje jest błogosławione na wieki, albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś nam uczynił, a czyny Twoje pełne są prawdy. Nie odwracaj od nas swego oblicza. Przez wzgląd na Twego przyjaciela Abrahama, Twego sługę Izaaka i Twego świętego Izraela, im to obiecałeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy, najmniejsi, jesteśmy. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą upodobanie u Ciebie, Panie. Tak jak całopalenia z baranów i cielców i z tysięcy tłustych owiec, tak niech dzisiaj nasza ofiara będzie przed Tobą i aby się Tobie, Panie, podobała, ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twojego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Ocal nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie. Mój Ojcze, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich, muszę go wypić. Niech się spełni Twoja wola. Niech się spełni Twoja wola. Niech się spełni Twoja wola. Ufam Tobie, Abba. Nie czyń nam wyrzutów, Panie. Nasze ciała są słabe. Chyba nie wystarczy być gotowym duchowo. Liczmy się z naszymi słabościami. Cóż możemy Ci powiedzieć, Panie? Czuwajcie i módlcie się. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Jak możesz? Nie o litość przyszedłeś błagać. Nawet nie pragniesz Jego przebaczenia. Aktorze podwójnej roli. Stałeś się twardy jak skała. Skąd w Tobie ten opór? Serce tych, którzy świadomie kroczą podwójną drogą, zawsze się deprawuje. Ile na nas zarobiłeś? Do czego byliśmy Ci potrzebni? Twoim owocem jest tylko zdrada, podstęp i oszustwa. Świadomość Twojej zdrady wypala Ci usta? Odpowiesz nam wreszcie? Srebrniki krwią splamione to pętla u Twojej szyi. Ta zdrada nie jest jednak najgorsza. Najgorsza jest zdrada, której nie widzisz, która dokonuje się w Tobie, która hołduje zgniliźnie Twojej duszy, która dokonuje się w Tobie teraz. Przegrywam. Zdrada mnie niszczy. Zabiera cząstkę mnie. Jest silniejsza ode mnie. Nie umiem sobie z nią poradzić. Rani moje serce.
moją duszę, moje ciało. Zabrała mi wszystko. Nie zostawiła nic. Jak refren brzmi, słyszę nieustannie, jak nie postąpisz, splamisz swe sumienie. Dlatego wybrałem. Choć łaskę miałem, poszedłem za uznaniem. Ślepcem jestem. Nie widzę innych dróg. Od jednej decyzji wzniesiona wysoko czarna kurtyna. Cofam po omacku. Uciekam z ogrodu, czepiając się ręką zbrojnych pachołków, co życie mu odebrać pragną. Boli, ale nie chcę pomocy. Dam radę. Uciekam. Jeśli rozstanie ulży w cierpieniu, uciekam. Bez światła uciekam. Myśli niezdecydowane, opuszczam. Wychodzicie z mieczami i kijami jak na zbójce. Gdy codziennie przemawiałem u was w świątyni, wy nie podnieśliście rąk na mnie. Ale to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Zabierzcie go! Nie, zostawcie go. Zostawcie go! Idzie na mękę! Jak baranek na rzeź prowadzony! Jak nie ma owca wobec strzygących, nic się nie odezwie! Słowem nie piśnie! On już nie otworzy oczu!